Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem odcinku Wyrzuciłem broń. Tym razem będziemy sobie wyrzucać werbla oraz super siatkownicę. Będę oczywiście mówił, że to jest 130. Będę pisał tym razem, a nie mówił przez mikrofon, ponieważ osoby oczywiście mnie rozpoznają. Pamiętajcie, żeby strzelić łapeczkę, 500 łapeczek, kolejny odcineczek oraz subika, jak jesteś nowy, oraz udostępnić filmik, bo ostatnio YouTube ucina mi troszkę powiadomienia, więc możecie udostępnić. A ja już bez dłuższego przedłużenia myślę, że zapraszam na odcinek i napiszcie na przykład serduszko, a ja wam przypnę serduszko. Więc o tyle, zapraszam do odcinka. Dobra, zanim przy pierwszej osobie już powiedziała, to jest siema. Będziesz to budolidera czy same budo? Napisałem siema. Nie wiem, jak ci pasuje. Budo i lider. Budo lider. Coś czuję, że to będzie skamer, no, ponieważ z tego powodu tak sądzę, bo od razu on tak to wyczuwać, da się to wyczuć, ponieważ chce u siebie i pytała się o to budo i lider, więc to się od razu wyczuwa. I pamiętajcie, łapeczce w górę oraz subiku, a ja już tutaj wbijam do gierki, oczywiście piszą mi, możliwe, że w tle na Discordzie, ponieważ piszę na moim Discordzie kto trade i po prostu ludzie piszą, więc podajcie do mojego Discorda, zapraszam wszystkich. Wiecie, możecie się tam tradeować przy pomocy admina, że nie zostaniecie oskamowani, oraz nagrywać swoje trady, gdzie po prostu pokazujecie później adminowi i on banuje tą osobę. Ale myślę, że z adminem jest bardziej legitny trade i wtedy siedzicie także na kanale, więc myślę, że to jest lepsze. A my się wczytujemy oczywiście do gierki, będę mówił, że będę wyrzucał werbla oraz wyrzucał super rzadkownicę. Mam te dwie rzeczy, może wyrzucimy dwie super rzadkownice, jednego werbla, zobaczymy jeszcze jak to tam w grze będę robił oraz zobaczymy, jakiego tutaj trade rooma kolega używa, bo to też jest jednak ważne. Więc dobra, wczytujemy się już po prostu do giereczki, a widzimy się zaraz po prostu, jak już będę w giereczce. Dobra, jestem w gierce, już tu kolega coś gada, że Buda lidera daje. Dobra, ja mam, zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi. Dobra, zobaczymy, gdzie on tutaj nas zaprowadzi. Posprawdzaj sobie wszystko. Na jedną klatkę chcesz się tradować, czy na dwie? Scam rooma wyczuwam. Dobra, na dwie. Jedno jednak chyba dwa. Nie. Co? Jedna czy dwie klatki. Dobra, na dwie. Czekaj, co znaczy? Co? Czekaj, dam ci budowanie. Chcę tutaj. Na jedną. Czyli co? Gdzie chcesz? Tu? Okej. Okay. Dobra. Dobra, ale nie chciałem tu, ale... Weź sobie te schody zniszcz, ale na jedną chcesz. Dobra. Dobra. Wytrajdowałem się z typem przed chwilą. Czekaj, zaraz ci powiem. Może troszkę... Niezużywanego stukacza. To jest 8. Ojej, trochę za cicho. Za cicho. 5-8 i upiera 8-2. Dam ci na to werbla. Coś i super szatkownice. Machina oblężnica 5-8. Stukacz 5-8 i bym mógł co? I bym mógł coś dorzucić. Co? Ja dam ci werbla i super siatkownicę i... Dobra, to mu proponuję, zobaczymy co mi okay. Tutaj... Może być, ale... Co? Chcesz iść do sprawdzarki? Nie, poczekajcie, podgłoszę sobie szybko. Nie, a co? Dobra, wszystko działa. Ja ci mogę dorzucić jeszcze do tego... Ale on weź... Dyniecznicę 8-2. Przechodzimy? Dobra, zapytam się, gdzie jest magazyn. Co? Gdzie jest magazyn? Gdzie jest magazyn? Dobra, zaraz ci pokażę, czekaj. Chodź. Dobra. O. Idziesz? Tu jest magazyn. Tylko dobra, nie zabieram mojej broni, okej. Dobra, wezmę tutaj, udam, że coś biorę, bo. Dobra. Już. Dobra. Tu jest się dobrze, ej. Dobra, spoko. Okej, okay, tutaj przechodzimy. A mogę zobaczyć, czy są 106? Mogę zobaczyć, czy to są 106? Mogę dobra, nie zobaczę, niech zobaczę. 106, czekaj. 106, 106, ja ci pokażę, że to są 8-2. 8-2. Drygo, skomujemy, zobaczymy jego reakcję. 8-8-2. O, skomujemy go okay. Tak udamy i zaraz wyrzucimy później te broń i zobaczymy, co on powie. Oddasz? Czekaj, to ja to tutaj dam. Poczekaj jeszcze. 100.
Czekaj chwilę, ZW. Zobaczymy, że on mnie nie skamuje odemu. Co to było jeszcze? Ale zobaczymy. Dobra, teraz to i tak. Napisałem, że ZW. Zobaczymy, co wtedy zrobię. Dobra, zobaczymy, co zrobię. No co to? Firebook, Cuttings? Nie wiem. Nie. Może trochę przyciszę tę grę, bo ona jest za głośna. Powiem wam, że efekty dźwiękowe tutaj. O. Dobra, poczekamy chwileczkę tylko, bo kolega się skapnie, muszę coś lepszego wymyślić. Z tym magazynem było dobre, ale kolega po prostu nie chce nam zabrać. Widzę, że ewidentnie tutaj legit. Ewidentnie, nie ma co czekać, dobra, nie będziemy też czekać za długo. Do 4 zabieram. Minut się. I po prostu mówi, że zabiera, to niezły zabiera. Ja sobie go trochę podgłoszę, bo teraz sobie za cicho go mam. Nie wiem czemu. Ale oczywiście dwie osoby sprawdzamy w jednym odcinku. Więc dobra. Nie da się przez to przeskoczyć. Czekaj, na podłogę. Ściana czy gdzie? O. Dobra, ja już jestem, udam, że tutaj wiecie. Co? Co? Ja muszę iść, cześć, dobra. Gdzie chcesz iść? To weź się tradujemy szybko. Dobra, udam, że teraz ten... Wytradujmy się szybko. Ja udam, teraz, że wyjdę. Teraz wyjdę. Dobra? Wychodzę. Dobra, nie powiedziałem mu specjalnie, żeby po prostu zobaczył, skapnął się na odcinku. Nie chcę, żeby po prostu, wiecie, później pisał o Firebook na czacie, żeby po prostu Discord jeszcze, żebym mógł tam wykorzystać, zobaczyć jedną osobę, czy po prostu, wiecie, jest legit czy coś. Więc dobra, widzimy się po prostu przy drugiej osobie, nie będę tutaj przedłużał, strzelcie łapeczkę oraz subika i widzimy się po prostu zaraz przy drugiej osobie. Dobra, jestem już w giereczce, kolega jest, gra tutaj na PS-ie, zobaczymy do jakiego scam rooma nas zaprowadzi. Tak, tu. Dobra, podgłosimy sobie czat głosowy, bo 2 na 2 czy 1 na 1? Dobra, 1 na 1, dopisaliśmy 1 na 1, pamiętajcie, zawsze 1 na 1, bo jest o wiele legitniejsze. Ale no widzę, że tu kolega już jest nauczony scam roomy tutaj pokombinowany totalnie. Chcę budo i liderka. Dobra. Czemu ja tego nie mogę zredytować? Budo i liderka. Dobra, mamy tutaj pozwolenie do edycji. Zobaczę sobie, co tutaj jest. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest wyjście. Możesz zredytować tą ścianę? Nie. Więc dobra, poczekajcie, zobaczymy tu. Tu Mateusz. O, Mateusz. A ja taki nie jakby co, spokojnie. Żeście mu myśleli. O, dobra, zredytował. Dobra, zedytował, ja też zedytowałem. Tu jest tylko jedna ściana do edycji, tu, ale... Dobra, co się nie da. Góry też się nie da. Tutaj też się nie da, dobra. Co ty masz ciekawego? Mam taki smoczek 106. Dobra, ja od razu wyrzucę, może przejdę do konkretów, ja wyrzucę dwie super rzadkownice. Nie, dobra, werbla. Nie, dobra, super rzadkownice. Lub jeszcze do tego... Widmowy pistolet 106 i mi niszczyciel pustaków 106. Jeszcze patrzę na koniec 106 i werbel. A później do magazynu, dobra. Ale... Znaczy, że ją skamuję? Ja tak idę. Gdzie tu jest magazyn? Co? Zostawiłeś bronię. Dobra. Tu masz bronię, kolego. Tu masz bronię, kolego. Ale ja lubię tych ludzi, jak oni tak wiecie, mówią. Tam masz magazyn dalej, tam cały czas idź, tam. Dobra. Dobra, pójdę, ty się wróć po moje bronię, zabierz mi jakich imię, wyjdź z burzówki. I myślę, że będzie spoko. Będę miał lepszy odcinek. Nie wiem, oczywiście żartuję. Wezmę sobie, pójdę do magazynu, niby coś poklikam. Ale fajny tu kolega ma Lego. Legit, o. O kurde. Chyba sobie nacyknę screena, że jestem legit po prostu. Dobra, tutaj fajne coś ma. Dobra, nie będziemy. Tu nie jest ocenianie burzówek, tylko wyrzuciłem broń. Wyrzuciłem bronię i kolega na mnie czeka. Aha, tu jest mój trade room. A na co ty dostasz?
Dostasz za to. Dobra, napisałem mu, że idę na kolację, minuta i jestem. Oj, firebook. Dobra, wierzę, to ja. No, ale powiem wam tak, że na pierwszej reakcji nie wiedział i widać, że jest legi od razu, no bo podszedł do tych broni nie zabrał i nie spodziewał się raczej, że to ja. Więc o, patrz, już idzie cię odskamować. Tutaj, no właśnie. Tu, widzicie, jest dużo osób legit, ale powiem wam, że są takie... Jest mega łatwo rozpoznać osobę legit, a rozpoznać osobę skamującą. Ja wam później... Może jakby chcecie takie odcinek, żebym stworzył po prostu kto skamuje, a kto nie. Dwie grupy i czym się różnią. Na przykład zrobimy taką tabelkę, bym wam wszystko pokazał, opisał. To napiszcie w komentarzu, pomogę takie coś zrobić i naprawdę jest to proste i byście łatwiej rozpoznawali skamerów. Też się tutaj mi język plącze. Rip, tutaj na odcinku. Ale jakbyście chcieli taki odcinek, no to piszcie po prostu w komentarzu, a ja zrobię taki odcinek. Nie ma sensu tutaj dalej czekać. Powiem mu, żeby pozdrowił. Chcesz to kogoś pozdrów? To nie wiem, psa pozdrawiam. A ty od razu wiedziałeś, że to ja? Nie, nie wiedział. Skąd wiedziałem? Po pierwsze, to... Nie, czy od razu wiedziałeś, że to ja? No, wiedziałem dlatego, że mogę ci powiedzieć. Raz to jest to, że grasz cały czas tym bambikiem i masz 4 mocy i masz to profilowe. No, to serduszko takie. Jak ja mam czerwonego rycerza, to ty masz to serduszko. I cały czas masz tylko szatkownicę i te werble na trade'a. Dobra, nie skamuj mnie, tak nie wiedziałeś. Ale nie byłeś pewny w 100%. Czułem to po tobie. Nie, byłem pewny, że to ty. Nie byłeś pewny. Na odcinku się tak utnie, że nie byłeś pewny. tak. Dobra, to pozdrów kogoś, a ja lecę dalej. No to nie wiem, pozdrawiam rodziców. Ale jesteś legit. I kolega. Widzę. Tymka. I pozdrawiam Tymka. Dobra, to pozdrawiam również Tymka, ale jesteś legit. Nie muszę stawiać dużego alertu skamu na ciebie. I na twój nick. Chyba nie. A właśnie, a mogę dosyć rangę legit, czy no? No, to już do administracji sprawa. Dobra, mordo, ja lecę dalej, kiknij mnie jak możesz, dam ci litera. A ty sobie już tu siedź na budówce. Pozdrawiam, cześć, kiknij mnie. Dobra, ale mnie rozpoznają, ale wszyscy, pamiętajcie, teraz już od następnych odcinków zmieniamy skina i zmieniamy wszystko, ale... Widać, że kolega jest legit. To już na 100% widać. Ja wam to zrobię taki odcinek osobny, opisujący osoby legitne oraz osoby skamujące. Bo naprawdę widać to od razu, słychać po głosie, widać to od razu po trade roomach oraz widać to po tym, jak ktoś jakie bronie wyrzuca oraz o jakiej mocy mówi. To wszystko wam przedstawię w kolejnych odcinkach. A ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, łapeczkę w górę, subik z dzwonem, komentarz, udostępnić znajomym. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego. Ściemka.